9 lipca w Wilkowicach uroczyście otwarto podstację zespołu ratownictwa medycznego. Jak podkreślała w swoim wystąpieniu wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, nowa podstacja ratownictwa powstała dzięki staraniom m.in. Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, wojewody śląskiego, a także lokalnych parlamentarzystów. Serdecznie dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj panu ministrowi, panu staroście, panom posłom, którzy zabiegają o to, aby rzeczywiście wspierać tutaj tworzenie tego systemu ratownictwa medycznego na państwa terenie. Bardzo się cieszę, że mam okazję otworzyć nowe miejsce stacjonowania. Będzie ono na pewno gwarantowało szybszy dostęp osób potrzebujących, osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia do tych służb, które gwarantują jakość i jakość udzielania świadczeń. Także to jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście te zespoły ratownictwa medycznego były dyslokowane były jak najbardziej dostępne, bo to jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i czasu udzielania pierwszej pomocy. Dzięki otwarciu nowej podstacji mieszkańcy gminy Wilkowice nie będą już musieli zbyt długo czekać na przyjazd karetki z ratownikami medycznymi. Tutaj mamy niedaleko drogę szybkiego ruchu, bardzo wiele wypadków i bardzo dobrze, że to miejsce stacjonowania pogotowia właśnie będzie tutaj. Cieszę się, że będzie również to wielka pomoc dla Szczyrku, dlatego że faktycznie to współdziałanie między właśnie Wilkowicami a Szczyrkiem jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w okresie zimowym. Podstacja ratownictwa medycznego mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia przy ulicy Wyzwolenia, niedaleko węzła na drodze ekspresowej S1. W przeciągu tylko 8 dni ratownicy wyjeżdżali już 45 razy do potrzebujących pomocy. Nowa 10-osobowa załoga ratowników z Wilkowic to 12 zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego w powiecie bielskim. Nastąpiło zwiększenie planu, czyli zwiększenie o jedną karetkę T z zabezpieczeniem, szczególnie jeżeli chodzi o miejscowość Szczyrki, okolice, ze względu na rozrastającą się bazę turystyczną, zapotrzebowanie zimowe. Ale lokalizacja jest też spowodowana tym, że okresowo tenże zespół, patrząc na jego lokalizację, będzie służył w zabezpieczeniu terenów miasta Bielska-Białej, Bystrej, Szczyrku, Wilkowic, także terenów. Karetka będzie stacjonowała w Wilkowicach 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na wyposażeniu posiada wszystko to, co w dzisiejszych czasach jest potrzebne do szybkiej pomocy medycznej. W najbliższym czasie na tyłach Ośrodka Zdrowia w Wilkowicach zostanie przebudowany istniejący garaż na potrzeby stacjonowania nowej karetki. Proszę, bo pani tu jest, proszę. Proszę, Ula, proszę. Do końca. Do końca. Do końca.